Posłuchajcie, drodzy bracia i siostry, fragmentu Biblii, fragmentu Księgi Apokalipsy. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. A inny znak ukazał się na niebie, oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. I ogon jego zmiata 3/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię i stanął smok przed mającą porodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną i zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Kochani, dlaczego ten tekst w ten piękny dzień, kiedy wszyscy nastawieni jesteśmy na wpatrywanie się w żłóbek, stajenkę, Boże Narodzenie? Dlaczego ten tekst o bitwie, o pożeraniu dziecka, o niewiaście, która ucieka na pustynię? Bo to jest opis Bożego Narodzenia. Kochani, kiedy wczytamy się nawet w te opisy dzieciństwa Jezusowego, narodzenia Pana, to tam też jest o wojskach. To jest ciekawe, że w kościołach są szopki, w których jest oczywiście stajenka i zwierzątka, no Maryja i Józef i sianko, ale wojsk anielskich, przyznam szczerze, że nie pamiętam z dzieciństwa. A przecież jest napisane, kiedy pasterze przyszli do stajni, ukazali się aniołowie i wojska anielskie. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje po Bożym Narodzeniu. Maryja z Józefem już nie wracają do Nazaretu, uciekają do Egiptu. A w ogóle samo narodzenie w chłodnej stajni, w niebezpieczeństwie. Czy my też tak samo przeżywamy Boże Narodzenie? Czy wręcz przeciwnie, jest odwrotnie? Stół zastawiony jak nigdy w roku, nasi najbliżsi, prezenty, kolorowa choinka, piękne programy w telewizji. Czy nie zapominamy o tym, że rodzący się Jezus jest tak naprawdę wodzem chówców anielskich, przyszedł tu, żeby stoczyć bitwę z szatanem, żeby nas wyzwolić. Kochani, nie jestem przeciwny tradycjom bożonarodzeniowym. Nie jestem przeciwny urokowi tych świąt i drzewkom, i ozdobom na drzewkach, i kolędom, które są bardzo czułe. Ale czy to nas troszkę niekiedy nie rozbraja? Przed rokiem pewna pani poprosiła mnie, bym przegrał jej płyty, takie stare, czarne, okrągłe płyty na kasety. Miała tych płyt bardzo dużo, a adapter już jej się zepsuł. Przez 3 dni słuchałem kolęd Mazowsza, Śląska, pana Jerzego Połomskiego, Ireny Santor. Słuchałem o sianeczku, o sereczku, o pieluszkach. I po 3 dniach słuchania tych kolęd czułem się jak kilkuletni chłopiec, który przed laty wyglądał przez okno i patrzył, jak pada śnieg. To jest niekiedy niepokojące, że wielu ludzi mówi mi nawet, proszę księdza, tak jak jestem rozbity po świętach, to tak nigdy nie jestem rozbity. Tak jak mi się po świętach nie chce pracować, iść do pracy, w ogóle żyć, to nie ma takiego drugiego roku w ciągu, nie ma drugiego takiego dnia w ciągu roku. A przecież po świętach powinno być odwrotnie. Powinno nam chcieć się walczyć o małżeństwo, o rodzinę, o syna, o męża, zmagać o modlitwę, walczyć o czystość, jeszcze raz podjąć trud, by być uczciwym człowiekiem. Czy rzeczywiście chcemy przyjścia Zbawiciela? Czy my gdzieś nie rozcieńczyliśmy tej teologicznej prawdy właśnie w naszych tylko obyczajach bardzo słodkich, ale przyznacie Państwo, nieraz właśnie trochę usypiających? Czy chcesz, by w Twoje życie wkroczył wódz wojsk anielskich? Czy chcesz, by w Twoje życie wkroczyła nadprzyrodzona światłość? Czy Ty tego naprawdę chcesz? Czy chcesz światła? To jest ciekawe, że kiedy do Chrystusa przychodzili niewidomi, On ich pytał, co Ci mam uczynić? Panie Jezu, po co pytasz? No człowiek chory, niewidomy, wiadomo czego chce, żebyś mu otworzył oczy. Nie wszyscy niewidomi, to mówił mi kiedyś pewien lekarz. Nie wszyscy niewidomi chcą, by przywrócić im wzrok. Jezus mówił, przyszła na świat jasność, ale wyście umiłowali ciemność. Czy chcesz tego, który rozjaśni twoje serce? Rozjaśni serce twojego męża. Czy chcesz rzeczywistego uzdrowienia związku? Czy chcesz tego, który przychodzi, może zrobić w twoim sercu zamieszanie, ale zamieszanie, z którego wyjdzie piękno i ład? Czy chcesz?
To są rzeczywiste pytania, z którymi pozostajemy w ten wigilijny dzień. W ten dzień dzisiejszy niezwykły, niepowtarzalny, kiedy kończy się Adwent, a stajemy w przededniu niezwykłej nocy, jedynej takiej w ciągu roku, chyba warto, żebyśmy wszyscy postawili sobie już bardzo konkretne pytanie. Czy chcesz mieć dziecko? Stawiam to pytanie i Tobie, siostro zakonna, i Tobie, babciu emerytko, i Tobie, który masz może 18 lat. Czy chcesz mieć dziecko? Bo gdy dziecko przychodzi na świat, to zmienia się wokół ludzi wszystko. Ileż to razy rozmawiałem z młodymi rodzicami, których pytałem, czy byli na jakimś koncercie, czy wyjechali w tym roku w góry. Ach, proszę księdza, od czasu, kiedy urodziło się dziecko, u nas się wszystko zmieniło. Na razie nie ma mowy o wyjazdach, na razie nie ma mowy o chodzeniu na koncerty. Czy chcesz mieć takie dziecko, które rzeczywiście zrewolucjonizuje twoje życie? Czy chcesz mieć dziecko? Pamiętam, kiedyś opowiadała mi pewna pani, jak przygotowała przyjęcie dla swoich znajomych, poustawiała wszystko na stole, biały obrus, filiżanki, łyżeczki, widelczyki. I kiedy goście mieli już przyjść za kilka minut, jej córeczka owinęła sobie rączkę w róg obrusa i wszystko, całą zastawę ściągnęła na ziemię. Czy chcesz mieć dziecko? Jezus, kiedy przychodzi, zmienia wszystko w naszym życiu. Jezus zaskakuje nas niesamowitymi decyzjami. A przede wszystkim Jezus wymaga od nas miłości. Nie można przyjąć Go inaczej. Pamiętam kiedyś scenę, której byłem sam świadkiem, jak rodzice pokłócili się. Słowa stawały się coraz bardziej gorące, mocne i w końcu ktoś powiedział: nie kłóćmy się, nasze dziecko słucha. A rzeczywiście ich synek miał już twarz skrzywioną, przygotowaną do płaczu, bo rodzice się kłócili. Czy chcemy mieć dziecko? Ale pamiętajmy, przy małym Jezusie też się nie będzie można kłócić. Mały Jezus też będzie żądał od nas tego, byśmy się miłowali. Ktoś może być przerażony tą perspektywą, jaką tu przed Państwem roztaczam. Czy chce mieć dziecko, które będzie takie trudne, wymagające, które nam zmieni wszystko w życiu? Może na usta ciśnie się pytanie, a co ja z tego będę miał, z tego dziecka? To dziecko da Ci życie. Iluż to starszych ludzi, kiedy urodził się wnuczek, zapominali o reumatyzmie, o nadciśnieniu, o bólach głowy, biegali po plaży, chodzili po górach, bo wnuczek tak chciał: dziadku, szybciej, szybciej, pójdź ze mną. I nagle ktoś odzyskiwał siły. Iluż ludzi mi mówiło: proszę księdza, kiedy mój malutki synek wejdzie do pokoju i się uśmiechnie, cały świat mi się zmienia. Depresja odchodzi, smutek odchodzi, chce mi się żyć. Kiedy ludzie przyjmują do swoich domów dzieci, zaczyna im się chcieć żyć. To może dlatego w Polsce mamy tylu smutnych ludzi, bo coraz mniej rodzi się dzieci. Zwróćmy uwagę tutaj na problem takiej duchowej antykoncepcji. Antykoncepcja jest nie tylko grzechem w pożyciu małżonków. Antykoncepcja jest także grzechem wtedy, kiedy chcemy w kościele wzniosłych przeżyć, kiedy chcemy na modlitwie się wzruszyć, kiedy chcemy przeżywać jakieś niesamowite rzeczy religijne, duchowe, ale nie chcemy, żeby narodziło się dziecko. Wielu ludzi mówi tak: chętnie przeżyję piękne święta, ale po świętach wszystko ma wrócić do mojej normy, do mojej normy. Kiedy w Boże Narodzenie urodzi Ci się Jezus, to już nigdy nie wróci do takiej samej normy, jak było to przed świętami. I może jeszcze ostatnia myśl. Wielu ludzi mówi: przyjąłbym Chrystusa, ale jestem tak nędzny. Przyjąłbym Chrystusa, ale tyle we mnie grzechu, słabości. Na pocieszenie przypomnijmy sobie zasadniczą rzecz, którą nam przypomina Ewangelia. Jezus narodził się w stajni. Twoje serce jest stajnią, Twoje serce jest chłodne. W Twoim sercu może pachnie niezbyt sympatycznie, tak jak w oborze. To dobrze, to znaczy, że Twoje serce jest przygotowane na przyjście Jezusa Chrystusa. Zakończmy więc pytaniem, od którego zaczęliśmy. Czy naprawdę chcesz mieć dziecko?